Rolnik szuka żony 8. Kamila Boc i Stanisław Sapara. Elżbieta Czabator komentuje plotki. Kamila Boc i Stanisław Pytlarz byli uczestnikami 8. edycji randkowego show Rolnik szuka żony. Żadne z nich nie znalazło miłości w programie, jednak oboje spotkali się kilka razy po zakończeniu emisji show. A widzowie niejednokrotnie dawali znać, że para wyjątkowo do siebie pasuje. Czy znajomość Kamili i Stanisława weszła w nowy etap? Kamila Boc w show Rolnik szuka żony zaprosiła od swojego gospodarstwa 3 kandydatów, Adama, Jana oraz Tomasza. Pierwszy z nich został wybrany przez rolniczkę do kolejnego etapu. Jednak nie udało mu się przekonać królowej pieczarek do siebie i związek szybko się rozpadł. Stanisław z kolei gościł u siebie Teresę, Roxanę i Aleksandrę, ale ostatecznie nie wybrał żadnej z nich. Cała czwórka rozstala się w przyjaznych stosunkach. Rolnik jednak mierzył się z nieprzychylnymi opiniami widzów. Po programie para miała okazję spotkać się kilka razy, co wywołało falę plotek, które Stanisław skrupulatnie dementował. Nie inaczej było po urodzinach Kamili. Wspólne zdjęcie jubilatki ze Stanisławem pokazała w swoich mediach ich przyjaciółka z programu Elżbieta Czabator, nazywana przez widzów królowa truskawek. Pod jej postem jedna z internautek wprost zapytała, co leczy Kamilę i Stanisława. Mam pytanie pani Elu, czy pani Kamila z panem Stanisławem jest para? Elżbieta Czabator odpowiedziała krótko. Tak, ale para przyjaciół. Cudzysłów. Myślicie, że Kamila i Stanisław mogliby być razem? Rolnik szuka żony nieprzerwanie cieszy się ogromna popularnością. W kolejnych edycjach widzowie z wypiekami na twarzach śledzą losy rolników i rolniczek, którzy wśród tysięcy zgłoszeń usiłują odnaleźć idealnego partnera bądź partnerkę. Bohaterowie 8 edycji nie mieli szczęścia, jedynie Kamil znalazł w programie ukochana, z która niedługo wezmę ślub. Z kolei związek Krzysztofa i Bogusi zakończył się szybko i tragicznie. Za to ostatnia, 9. edycja okazała się rekordowa. A z 3 rolników znalazło partnerów w trakcie show. Klaudia jest z Walentynem, Tomasz z Justyna, a Michał z Adrianna. A to nie koniec dobrych wieści dla fanów. Jak udało nam się dowiedzieć, podczas krycenia finalowego odcinka w Kazimierzu Dolnym odrzucony kandydat Klaudii zbliżył się do Zuzanny, jednej z kandydatek Mateusza, i jest teraz w związku.